przechodzimy do kolejnego punktu, punktu EU, projekt zarządu dotyczy wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie przejęcia działki numer 327, obręb 56.11 Podgórza. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez gminę miejską Kraków działki numer 327, obręb 56.11 Podgórza, położonej u zbiegu ulic Bieżanowskiej i Stacyjnej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Według informacji posiadanych przez Radę Dzielnicy 12, osoba figurująca w księgach wieczystych jako właściciel zmarła, nie pozostawiając spadkobierców. Na działce od wielu lat zlokalizowana jest sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Wydaje się, że zasadne będzie, aby gmina wspomniała o przejęciu działki, czy to w mocy spadkobiercy, czy też przez zasiedzenie. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, Pan Dziobek. Proszę Państwa, w uzasadnieniu tu jest błąd. Na działce tej nie ma sieci kanalizacyjnej. Wodociągowa. Jest tylko wodociągowa, gazowa i teletechniczna. Dobrze, poprawka gazowa. Gazowa, teletechniczna. Kanalizacyjnej tam nie ma. Gazowa, tylko że tak, gaz nie podlega gminie i to uzasadnienie. Nie, ma, bo jeżeli gmina będzie chciała przed zasiedzeniem, musi udowodnić przed sądem, że miała jakiś w tym interes, że udrukowała to. Właśnie, oraz inne uzbrojenie. O, bardzo słuszna uwaga, myślę, że to będzie na dole. Oraz inne uzbrojenie, niech tu się. Bo sieć wodociągowa jest własnością gminy Kraków, a gazowa nie jest własnością gminy, więc myślę, że to dla gminy nie jest. Natomiast inne uzbrojenie niech sobie dowodzą. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Znaczy, jeśli można jeszcze dwa słowa, to ja myślę, że może jednak jest istotne wyszczególnienie, dlatego że wiemy skądinąd, że tam są zakusy czynione przez osobę prywatną i chce otworzyć tam linię samochodową i zakład naprawy samochodów, więc tak czy inaczej ten jakiś kanał by tam chciała wybudować. Więc od razu logiczne by było, czy kanały, żeby było wiadomo, że ta działka jest nie do przekopania, nie do ruszenia. Znaczy, ja powiem tak, ja myślę, znaczy, ja powiem tak, rzeczywiście mogłoby to być, natomiast my w uzasadnieniu, my we wniosku, dlaczego uważam, że to jest dobre oraz inne uzbrojenie, my we wniosku występujemy do prezydenta, aby próbował tą działkę przejąć zgodnie z prawem. Jeżeli zasadne jest przejęcie tej działki, no to gmina musi mieć podstawę prawną, aby to próbować przejąć. Przez zasiedzenie czy przed, na mocy spadkowa, prawa spadkowego. Jeżeli ta osoba rzeczywiście potwierdzi się informacje, które posiadamy, nie posiadała spadkobierców, mocy prawa gmina powinna to już przejąć, jeżeli ta osoba rzeczywiście zmarła po wojnie, to już w 89 roku powinno być to własnością gminy. Nikt tego nie monitorował, bo to w 89 roku powinna gmina wystąpić o to, że zmarła osoba bez prawa dziedziczenia, więc może prawa dziedziczy gmina. Teraz tak, jeżeli chodzi o zasiedzenie, to gmina musi udowodnić, że w jakiś sposób użytkowała tą działkę. Jeżeli może ją tylko udowodnić, to w taki sposób, że użytkowała sieć wodociągową na wyżej wymienionej działce, natomiast gazociąg oraz cele techniczna nie stanowią własności gminy Kraków. Sieć wodociągowa stanowi własność gminy Kraków, więc gmina może na tej podstawie przed sądem próbować udowodnić, że sieć wodociągowa, no, która tam była, że przez to była użytkownikiem tej działki przez ostatnie, tam nie wiem, kiedy ta sieć wodociągowa jest, ale przez ostatnie lata zakładam, że była użytkownikiem tej działki, dlatego myślę, że to oraz, no to już bardzo długo, oraz inne uzbrojenia, dlatego myślę, że to było bardziej właściwe niż ta sieć gazowa, bo to w tym momencie zakład gazowniczy też może wystąpić o próby przejęcia tej działki, powiem, że też był użytkownikiem. Sieć teletechniczna, nie wiemy do kogo należy, czy to jest sieć teletechniczna zakładu energetycznego, czy jakaś inna istniejąca sieć, bo może być jakieś telekomunikacje, my tego no naprawdę nie wiemy i być może podpowiemy komuś tym, wskazając, że gazowa, to gazociąg też, zakład gazowniczy też będzie mógł wystąpić przez zasiedzenie, zakład gazociąg, nie wiem, czy jest dłużej od wodociągu, tego nie umiem powiedzieć, ale jeżeli by się okazało, że jest dłużej, to zakład gazowniczy również mógł wystąpić o przejęcie tej działki, jak i również ta sieć teletechniczna, w sensie właściciel tej sieci teletechnicznej, nie umiem powiedzieć, kto jest właścicielem tej sieci teletechnicznej, czy to jest sieć telekomunikacyjna, czy jakaś inna, czy telekomunikacyjna, więc telekomunikacja polska też mogłaby próbować
wystąpić, a wtedy no wiadomo, że los działki byłby przesądzony, bo jeżeli gmina przejmie, to może nie znaciela, że jej nie sprzeda, to telekomunikacja przejęła, to ona by tą działkę chciała na pewno sprzedać. Tyle z mojej strony. Wobec powyższego poddaję pod głosowanie poprawkę oraz inne uzbrojenie, wykreślamy kanalizację oraz inne uzbrojenie. Kto jest za przyjęcie takiej poprawki? Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę i głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła całą uchwałę.